Witajcie widzowie, zapraszam Was na cotygodniowego rajdowego vloga, a w tym tygodniu zaczniemy od naprawdę grubego newsa. M-Sport poinformował, że odpalił swój nowy samochód rajdowy WRC 2022, czyli samochód Rally One. Nie jest jeszcze wiadomo, czy będzie to Puma czy Fiesta, bo plotki głoszą, że może to być samochód, który będzie bazował na wyglądzie Forda Pumy, tego nowego Forda Pumy, czyli no crossoverka małego, zresztą podobnego do samochodu, z którego dzisiaj nagrywam, a nagrywam z Mazdy CX-3. Puma jest chyba troszeczkę większa, nie jeździłem Pumą, nie miałem okazji, natomiast jedno jest pewne, to są samochody bez sensu, że naprawdę segment miejski, segment B, Fiesta, Yaris, to jest zdecydowanie auto, które na odcinkach specjalnych wygląda naturalniej niż jakiś SUV. Ale czasy są takie, cieszmy się, żeby tylko te samochody chciały jakoś jeździć. A z tym może być problem, bo wprawdzie M-Sport odpalił silnik swojego samochodu, są gotowi do testów, ale tak naprawdę tyle co otrzymali zespoły hybrydowe, tyle co otrzymali zespoły bateryjne do tych samochodów. Toyota również ma już zaawansowane prace nad autem Rally One. Hyundai jest chyba najbardziej w tyle, bo tak naprawdę nadal nie ma oficjalnej zgody centrali Hyundai z Seulu na to, żeby kontynuować program w WRC. Andrea Adamo jest jednak optymistą, twierdzi, że ta zgoda na pewno będzie, że już prace nad autem trwają, a w ogóle to wcale nie są w tyle za Toyota M Sportem, bo przecież nie ma jeszcze układów hybrydowych w pełni sprawnych. I mówiąc to, jest to chyba taki mały przytyk w kierunku dostawcy tych układów, bo po pierwsze miały one być już w styczniu, potem w połowie lutego, po tem na początku marca. Ostatecznie już jest połowa marca. W tamtym tygodniu te zespoły napędowe hybrydowe zostały dostarczone do teamów fabrycznych i okazuje się, że są niekompletne. Brakuje na przykład ładowarek do zespołów bateryjnych tych układów hybrydowych. No i jak w takich warunkach pracować można by się zapytać i w ogóle pytanie, czy te układy hybrydowe faktycznie mają sens? Na tak postawione pytanie przez Dertwisch właśnie Andrea Adamo odpowiada, że na pewno hybrydyzacja WRC będzie miała sens, jeżeli w kolejnych latach będziemy mieli na przykład pięciu producentów. Jeżeli nadal będzie trzech albo co gorsza, tylko dwóch, to znaczyło będzie, że krok w kierunku hybrydyzacji był chybiony. I nie chcę być złym prorokiem, ale ja właśnie tak to widzę. Obawiam się, że w przyszłym roku jednak samochody Rally 1 nie wyjadą na odcinki specjalne, a jeżeli już, to będziemy mieli M Sport i Toyota. I to może wbrew pozorom być jednak ciekawa walka, bo pamiętajmy, że M Sport zawsze na początku jest szybki, na początku każdej nowej ery rajdowej. A jak już mówimy o nowych rajdówkach i o M sporcie, to warto powiedzieć, że Fiesta Rally 3 przeszła chrzest bojowy. Startował nią Kentorn z Timo czyli estońska załoga, w zimowym rajdzie z SMOK w Finlandii. Jest to runda mistrzostw w Finlandii, i w tym rajdzie Fiesta prowadzona przez Estończyków zajęła 11 miejsce w, w klasyfikacji generalnej ustępując tak naprawdę poza samochodami R5 tylko jednemu Mitsubishi Lancerowi, który był klasyfikowany w nieco mocniejszej i tak klasie niż Fiesta Rally 3, zatem to całkiem niezły debiut. Zwłaszcza jeżeli popatrzymy na progresję czasową, samochód wjeżdżał się coraz lepiej w odcinki, kierowca wjeżdżał się coraz lepiej w ten samochód. No i myślę, że naprawdę Rally 3 to może być kategoria, którą my jako kibice będziemy chcieli oglądać. Oby więcej producentów czym prędzej homologowało swoje samochody. Tydzień temu wychwalałem Calegoro Vampere i Oliwiera Solberga. W tym tygodniu można trochę więcej powiedzieć o SAPC. Lapim, który to po tym wspaniałym zwycięstwie, dominującym zwycięstwie w kategorii WRC2, chce wystartować w kolejnych rajdach, czy to w WRC2, czy w WRC3, w każdym razie w Mistrzostwach Świata. Liczy na to, że dobre występy pomogą mu w znalezieniu fabrycznego fotela w kolejnym sezonie. Ja bardzo na to liczę. Myślę, że bardziej pewny tego może być Olivier Solberg. Andrea Adamo, bowiem w tym samym wywiadzie, o którym już wcześniej wspominałem, powiedział, że w tym roku zobaczymy jeszcze Oliwiera w topowym samochodzie w WRC. Fantastyczna wiadomość, myślę dla kibiców, dla fanów sportu takich jak ja, którzy od lat ten sport już znają, którzy jeszcze kibicowali Peterowi Solbergowi i to w początkach jego kariery. Także bardzo liczę na to, że to się uda, że Oliwiera zobaczymy jeszcze w Hyundai'u w tym roku, a w przyszłym roku może nawet w pełnym sezonie, kto wie. Sebastian Orzie w taki nieco żartobliwy sposób stwierdził, że Oliver Solberg już w pierwszym swoim starcie sprawił mu więcej kłopotów niż jego ojciec kiedykolwiek, bo przypomnę wam, że w trakcie sobotnich odcinków specjalnych Oliver bardzo dzielnie bronił się przed ożierem. Tak naprawdę na odcinkach specjalnych raz to jeden był przodem, raz drugi. Ostatecznie Orzie był przed Solbergiem. Natomiast jak pamiętamy w ostatnim sobotnim odcinku specjalnym Orzie wylądował w zaspie i ostatecznie rajdu nie ukończył. To znaczy ukończył nam no, oczywiście rally 2, ale na temat tego systemu już znacie moje zdanie. A oprócz Lapiego w kategorii WRC2 zapowiedział się też Mats Ostberg, kierowca, który ma bardzo duże doświadczenie, który był kierowcą fabrycznym, który teraz jest mistrzem aktualnym WRC2, mistrzem świata. Również zapowiedział, że właśnie w Citranie C5 2 będzie startował w tym roku. Na razie jeszcze nie ma podanego pełnego programu startów. Wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem Ostberga zobaczymy na starcie w Chorwacji pod koniec kwietnia i wiemy, że Ostberg będzie też startował w barwach węgierskiego zespołu w Mistrzostwach Węgier, które to zainaugurowane zostaną tuż przed właśnie chorwacką rundą Mistrzostw Świata. To ciekawy sposób na taką powiedziałbym może trochę wczesną emeryturę, bo nie wydaje mi się, żeby Ostberg był jeszcze kierowcą z przyszłością, ale nie jest to też jeszcze stary driver, więc jakaś tam forma dalszego. Działania w rajdach w formie właśnie Mistrzostw Węgier na pewno jest ciekawostką, na pewno jest też powodem, dla którego warto będzie na Mistrzostwa Węgier wybrać się, jeżeli będzie taka covidowa możliwość. Na koniec dzisiejszego vloga jeszcze dwa słowa o memoriale, Wiemy już oficjalnie, że będziemy mieli trzy pętle po dwa odcinki specjalne, sześć odcinków specjalnych w sumie. Jeden będzie na polach papieskich na brzegach kołowieliczki, drugi w strefie ekonomicznej niepołomickiej i to, czego się obawialiśmy, memoriał, będzie odbywał się bez udziału kibiców. Mam nadzieję, że jednak jakoś to się uda zrobić tak, że jakoś uda się jednak poluzować te obostrzenia, że będziemy mogli stanąć chociaż w moim rodzinnym, miejscowym rajdzie na trasie popatrzeć, jak kierowcy rywalizują. I to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. Śledźcie mój Instagram, żeby wiedzieć, jakie samochody aktualnie testuję. I do zobaczenia.